Nie rób tak, będziesz miał płaską głowę. Nie mogę, opiekuję się bratem, nie mogę go zostawić na dłużej samego. Jak mi odbiorą to zlecenie, to ci przysięgam, że cię zrzucę z tego dachu. Normalne życie sobie zaplanuję po wyjściu z więzienia. To był taki zamknięty w sobie, co? Taki introwertyk na maksa, wiesz. I dlatego nieśmiały. Masz fajnego brata. Cześć. Jak masz na imię? Magda. I nie mam depresji. Prowadzę badania. Nad światami równoległymi. Pójdziesz ze mną kiedyś na piwo? Błagam, czy mogłabyś z nim tak kilka godzin dziennie, tak towarzysko, tak... Co byś w zamian za to chciała, co? Wzięło. To mój brat. Czy nie przyszło ci do tej pustej głowy, że można się z twoim bratem za darmo? Bo jest fajny? Widzę, że się kolega zakochał. Się żegnać, bracie. Kochasz go bardzo, co? Jak to jest moja jedyna rodzina, jak to jest mój jedyny przyjaciel, tak? Chciałem tylko powiedzieć, żebyś mu telewizji nie puszczała i narkotyków nie dawała. Bo liczę je. Pokazać ci telewizję?